do dziś, dlatego że bardziej to wszystko jest profesjonalnie. Profesjonalna logistyka, profesjonalny bardziej sprzęt, profesjonalnie przygotowane tory, bandy, zabezpieczenie osobiste zawodnika. Wszyscy mają dostęp do wysokiej jakości sprzętu pod każdym względem. O ile pamiętam, był to 2005 rok, w wieku 37 lat, jak ja kończyłem karierę. Dużo jeżdżącymi zawodnikami byli ode mnie w kraju Andrzej Chłuszcza, Piotr Świst, Jacek Krzyżaniak. Myślę, że trzeci, czwarty byłem pod względem wieku, który jeszcze był czynnym zawodnikiem. Także kończąc w 2005 roku karierę, mając 37 lat, na tamte lata nie było to zbyt wcześnie. To już byłem wiekowym zawodnikiem, że tak się wyrażę. Oczywiście, że nie. W 2008 roku, w 2007, na koniec sezonu pojawiła się propozycja z ówczesnej Polonii Bydgoszcz, gdzie aby zająć się minijużlowcami, gdzie był jedyny minijużlowiec z Bydgoszczy wtedy z licencją Szymek Woźniak. Było kilku adeptów, którzy gdzieś tam zaczynali swoją przygodę z mini. No i po prostu po zakończeniu kariery zająłem się od 2008 roku tak już bardzo, bardzo może zaangażowałem się w ten mini żużel. I także fajne to było dla mnie takie, że kończąc karierę zupełnie nie byłem odcięty od tego sportu. Po prostu mogłem być przy tym sporcie dalej, uczestniczyć w treningach, szkolić młodych adeptów, jeździć z nimi na zawody. W 2008 również pojawiła się propozycja współpracy z ówczesnym trenerem Polonii Zenonem Plechem. Klub startował wtedy w pierwszej lidze, o ile pamiętam. Po 2008 wywalczyliśmy awans do Ekstraligi. Ja zajmowałem się młodzieżą i szkółką w ZKS Polonia i przy okazji w BTŻ-cie, tak jak wspomniałem wcześniej, tymi mini żużlowcami. No trudno tak na szybko coś powiedzieć. Dużo, dużo było dobrych meczów, dobrych występów. Myślę, że tak 90 rok, może 91. Eliminacja Mistrzostw Świata w Częstochowie, gdzie byłem powołany jako rezerwowy na ten turniej, na te zawody. Się okazało w ostatniej chwili, że jakiś zawodnik nie dojechał, wskoczyłem do składu, wygrałem te zawody. Na ówczesne czasy była to sensacja dość spora, ponieważ niewielu zawodników wygrywało jakieś rundy Mistrzostw Świata, naszych polskich zawodników, gdzieś ten sprzęt jeszcze był taki polskich zawodników poziomem odbiegał od zawodników zagranicznych, także każde zwycięstwo w takich międzynarodowych zawodach odbijało się dużym, z takim pozytywnym echem wśród kibiców, wśród mediów czy w mediach. Także myślę, to jedno chyba takie z wielu takich dobrych, jeden z wielu występów tak na szybko mi gdzieś tutaj się mi się to przypomniało i uważam, że to no niech będzie, że to był taki jeden z lepszych występów. Będąc młodym zawodnikiem, czy nawet adeptem, tak, uczęszczając do szkółki żużlowej Polonii Bydgoszcz, później będąc zawodnikiem, no na pewno zmienił moje życie. Zmieniło się to w taki sposób, że wszystkie zajęcia, codzienne zachowania, codzienne przyzwyczajenia zostały podporządkowane pod treningi, pod zawody, pod wyjazdy, pod przygotowanie sprzętu. W późniejszym etapie, gdy już nie byłem zawodnikiem, no tak samo, jeżeli, jak powiedziałem wcześniej, zajmowałem się szkoleniem młodych adeptów i zawodników, to niestety dużo czasu trzeba poświęcić, żeby wyszkolić na dobrym poziomie kolejnych zawodników i na pewno żużel mocno wpłynął na moje codzienne zachowania, a ogólnie na styl bycia. No, zabrał mi po prostu dużo, zabierał mi dużo czasu
dużo w każdym dniu, w każdym tygodniu. Dlatego myślę, że żeby osiągać sukcesy jako trener, czy wcześniej jako zawodnik, trzeba podporządkować całe życie pod żużel, pod to, co robimy. No jeżeli chodzi o rodzinę, no, rodzina się przyzwyczaiła, będąc zawodnikiem, to już też byli przyzwyczajeni do częstych wyjazdów, częstych podróży. Wiadomo, tych zawodów w tygodniu, w weekendy zawsze było dużo. W obecnym czasie jako trener jest podobnie, także co tu mówić, no przyzwyczajenie robi swoje, tak? Gdy ja zdawałem licencję, były motocykle, sprzęt był klubowy, było dużo adeptów chętnych, którzy chcieli spróbować swoich sił w żużlu. W dzisiejszych czasach jest tu zupełnie inaczej. Przeważnie trzeba mieć swoje wyposażenie osobiste, swoje motocykle, czy swój motocykl. Tych adeptów, no niestety, może niestety, trzeba zachęcać w różny sposób przez promowanie, czy że taki minitor istnieje, czy w Bydgoszczy na minitorze można zacząć trenować, spróbować swych sił, czy w późniejszym terminie taki chłopiec zostanie żużlowcem. No ja jako trener czy klub, no musimy dbać o to, żeby tych chłopców przyciągnąć do spróbowania, żeby spróbowali jeździć na tym minitorze. No i są to dzieci już tam 8, 9, 10 lat, mogą próbować. Wielu zawodników, którzy obecnie dzisiaj startują, w taki sposób zaczynali. No, z jednej strony jest może i trudniej pozyskać tych chętnych do szkółek, ale z drugiej strony, no, jeżeli już przychodzą tacy adepci, łapią tego bakcyla, no to już później idzie też w miarę dobrze. Myślę, że w porównaniu z tymi czasami, jak ja startowałem, czy tam byłem jakimś członkiem szkółki żużlowej. No w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne wsparcie rodziców. W moich czasach, jak zaczynałem, miałem 15-14 lat. I tutaj prawie w tym wieku człowiek był bardzo, bardzo samodzielny. Dzisiaj 8-9-10-latka trudno sobie wyobrazić, żeby musi przeprowadzić rodzic, a trudno sobie wyobrazić, żeby przyjeżdżał sam na treningi, na zajęcia do klubu, tak? No, no to są naprawdę jeszcze też, no dopiero to są dzieci. Po drugie, wsparcie finansowe, organizacyjne, logistyczne musi być od strony rodziców. Tak jak powiedziałem wcześniej, sprzęt jest prywatny. Każdy sam musi dbać sobie o ten sprzęt. I na pewno wsparcie w tych czasach obecnych musi być dużo, dużo większe niż za moich czasów. Dzisiaj wszyscy zawodnicy mają dostęp do bardzo dobrego sprzętu. Jeżeli chodzi o dopasowanie, no to jest ta cała umiejętność właśnie, żeby dopasować do danych warunków torowych ten sprzęt. W pierwszym biegu mi to pasuje, jadę w kolejnym biegu, w czwartym już to mi nie pasuje. No dzisiaj jest sprzęt tak wyżyłowany, jest tak czuły, że trzeba mieć naprawdę ogromną wiedzę, żeby w każdym biegu mieć dobrze dopasowany ten motocykl do warunków torowych. Niuansów jest kilka, kilkadziesiąt. Długo by o tym mówić. Wyrównanie torów po czwartym, siódmym czy dziesiątym biegu może zmienić zupełnie ustawienia w naszym motocyklu. Polewanie toru, tak, między wyścigami, w przerwach technicznych, tak samo może dużo pokrzyżować, różne ustawienia, dużo namieszać. I naprawdę zawodnik musi mieć dużą wiedzę i być czujny na praktycznie przez całe zawody, przez całe 15 wyścigów. Na pewno tak. Ja sobie nie wyobrażam, żeby być trenerem jakiejkolwiek dyscypliny i nie uprawiać tej dyscypliny w młodości czy w przeszłości, tak? Jeżeli ja byłem żużlowcem kiedyś, a teraz mam do czynienia z adeptami, zawodnikami, młodymi czy seniorami, no to ja to znam od podszewki, tą dyscyplinę.
wiem w danych momentach, co oni odczuwają, jak podchodzą do psychicznie do pewnych wyścigów, do pewnych zawodów, co mogę od nich wymagać, co oni oczekują ode mnie, co ja od nich oczekuję. Także na pewno tu w dużym stopniu pomaga mi to, że byłem kiedyś zawodnikiem. Wszystko. Dziękuję.